Zacznijmy od lewej strony. Finał w konkurencji pistoletu pneumatycznego, 60 strzałów seniorów. Stanowisko A, Mąkowski Robert Gwardy, Zielona Góra. Stanowisko B, Wojtyna Szymon, Śląsk Wrocław. Stanowisko C, reprezentant Gwardii Olsztyn Jabłoński Adam. Stanowisko D, Długosz Grzegorz, Gwardia Zielona Góra. Stanowisko E, Jasutowicz Andrzej, Gwardia Olsztyn. Stanowisko F, Roman Kendra, Gwardia Zielona Góra. Stanowisko G, Sal Damian, Bractwo Kurkowe Wrocław. Stanowisko H, Kalinowski Tomasz, Gwardia Zielona Góra. Juniorzy, stanowisko A, Gwardia Zielona Góra, Grabowski Jan Grzegorz. Stanowisko B, Sakowski Patryk, Gwardia Zielona Góra. Stanowisko C, reprezentant Gwardii 1924, Ilukowicz Borys. Stanowisko D, Korcz Maciej, Gwardia Zielona Góra. Stanowisko E, zawodnik z Grunwaldu Poznań, Wagner Filip. Stanowisko F, Ujazdowski Marek, Gwardia Zielona Góra. Stanowisko G, reprezentant Grunwaldu Poznań, Zaborowski Jan. I stanowisko H, kolejny z reprezentantów Grunwaldu Poznań, Pawlikowski Aleksander. Przyjąć postawę. Do pierwszej serii ocenianej ładuj. Start. Thank you.
sprawdzi mi to, muszę się uczyć. Prezentacja wyników, seniorzy. Stanowisko A 44,8. Stanowisko B 48,8. Stanowisko C 44,3. Stanowisko D 50,9. Stanowisko E 46,8. Stanowisko F 48,0. Stanowisko G 46,0. Stanowisko K 43,3. Stanowisko A 49,7. Stanowisko B 51,3. Stanowisko E 49,1. Stanowisko G 46,5. Stanowisko H 45,0. Finały to już pojedyncze, czy nie? Do kolejnej serii ocenianej układu. Thank you.
Wyników, seniorzy. Stanowisko A 46-4. Stanowisko B 49-7. Stanowisko C 42-1. Stanowisko D 49-5. Stanowisko F 46-1. Przepraszam, to było E. Stanowisko F 48-9. Stanowisko G 43-5. Stanowisko H 49-5. Juniorze? Stanowisko A 49-6. Stanowisko B 49-7. Stanowisko C 50-0. Stanowisko D 48-0. Stanowisko E Przedstawię wyniki, przypomnę zawodnikom działającym w Lubniale Pistoletu Pneumatycznego, że sprawdzenie obecności jest tutaj na korytarzu o 13:30. W juniorach na prowadzeniu Ilukowicz Borys 99,4. Tuż za nim Korcz Maciej ze stratą 0,3. Trzecie miejsce Sakowski Patryk. Ósma pozycja Pawlikowski Aleksander. W seniorach prowadzi Grzegorz Długosz 100,4, 98,5 Wojtyna Szymon i trzecie miejsce Kendra Roman. Ósme miejsce aktualnie Jabłoński Adam. Do kolejnego strzału finałowego Ładuj. Mam zamiar włączyć, zamiar włączyć.
Tak. Prezentacja wyników, seniorzy. Stanowisko A 10-4. Stanowisko B 9-8. Stanowisko C 8-7. Stanowisko D 10-8. Stanowisko E 8-2. Stanowisko F 8-9. Stanowisko G 9-8. Stanowisko H 9-3. Juniorzy. Stanowisko A 9-9. Stanowisko B 9-7. Stanowisko C 9-2. Stanowisko D 10-5. Stanowisko E 9-5. Stanowisko F 7-2. Stanowisko G 8-3. Stanowisko H 10-2. Do kolejnego całocznianego ładuś. Start. Stop. Seniorzy. Stanowisko A 10-4. Stanowisko B 8-9. Stanowisko C 8-9. Stanowisko D 9-6. Stanowisko F 9-4. Stanowisko G, przepraszam, F 7-8. Stanowisko G 9-4. Stanowisko H 8-3. Juniorzy. Stanowisko A 10-5. Stanowisko B 10-7. Stanowisko C 10-7. Ósme miejsce w kategorii juniorów zajmuje Zabrowski Jan, Grunwald Poznań. 108 i 8. Dziękujemy. Na prowadzeniu Korcz Maciej przewagą 0,7 nad Lukowiczem Borysem. Trzecie miejsce Sakowski Patryk. Seniorzy. Ósme miejsce zajmuje Jabłoński Adam, Bardia Olsztyn, 104,0. Na prowadzeniu
Wagon 3,6 punkta, Długosz Grzegorz nad Wojtyną Szymonem i trzecie miejsce Kendra Roman. Do kolejnego strzału ocenianego ładuj. Start. Stanowisko A 9-4, stanowisko B 10-0, stanowisko D 9-3, stanowisko E 8-7, stanowisko F 10-6, stanowisko B 9-5, stanowisko H Stanowisko A 9-4, stanowisko B 9-2, stanowisko D 9-5, stanowisko E 8-7, stanowisko F 10-1, stanowisko G 10-0, stanowisko H 10-3. Juniorzy? Siódme miejsce w finale juniorów zajmuje Ujazdowski Marek, Warta Zielona Góra, wynik 125-8. Na prowadzeniu Ilukowicz Borys z przewagą 0,4 nad Maciejem Korczem. Trzecie miejsce Grabowski Grzegorz, aktualnie szóste miejsce Pawlikowski Aleksander. Seniorzy, siódme miejsce zajmuje Jasutowicz Andrzej, Wardia Olsztyn, wynik 127,9. Prowadzi Grzesiu Długosz, 139,6, z przewagą 3,2 punkta nad Wojtyną Szymonem. Trzecie miejsce Kendra Roman. Szóste aktualnie Kalinowski Tomasz, 1/10 straty do miejsca piątego.
do kolejnego strzału ocenianego ładuj. Start. Stop. Seniorzy. Stanowisko A 6-0. Stanowisko B 10-3. Stanowisko D 9-6. Stanowisko F 9-2. Stanowisko G 9-0. Stanowisko H 10-4. Juniorzy. Stanowisko A 8-2. Stanowisko B 10-2. Stanowisko C 10-3. Stanowisko D 8-9. Stanowisko E 9-4. Stanowisko H 10-4. Do kolejnego strzału ocenianego ładuj. Start. Seniorzy. Stanowisko A 10-0. Stanowisko B 10-0. Stanowisko D 10-7. Stanowisko F 8-6. Stanowisko G 9-2. Stanowisko H 6-9. Juniorzy. Stanowisko A 9-7. Stanowisko B 10-5. Stanowisko C 9-6. Stanowisko D 8-9. Stanowisko E 9-5. Stanowisko H 10-4. W kategorii juniorów szóste miejsce zajmuje Pawlikowski Aleksander, Grunwald Poznań, 149,9. Na prowadzeniu nadal Ilukowicz Borys, przewagą 2 punktów nad Sakowskim Patrykiem, trzecie miejsce Kocz Maciej, a piąte Wagner Filip ze stratą 0,8. W seniorach dziękujemy Kalinowskiemu Tomaszowi, 145,4. Bardzo się nagrywa. Prowadzi Grzegorz Długosz przewagą 3,5 punkta nad Wojtyną Szymonem, trzecie miejsce Roman Kendra, a piąte aktualnie Cal Damian ze stratą 0,4 do miejsca czwartego. Do kolejnego strzału ocenianego ładu. Start.
Stop. Seniorzy. Stanowisko A. 10-4. Stanowisko B. 9-5. Stanowisko D. 9-5. Stanowisko F. 10-3. Stanowisko G. 10-2. Juniorzy. Stanowisko A. 10-2. Stanowisko B. 9-6. Stanowisko C. 8-9. Stanowisko D. 10-1. Stanowisko E. 10-2. Do kolejnego strzału ocenianego ładuj. Start. Stop, seniorzy. Stanowisko A, 8-5. Stanowisko B, 10-4. Stanowisko D, 9-6. Stanowisko F, 8-2. Stanowisko G, 8-1. Juniorzy. Stanowisko A. Dziękujemy Wagnerowi Filipowi 172,2. Prowadzi Patryk Sakowski z przewagą 0,3 nad Ilukowiczem Borysem i trzecie miejsce Korcz Maciej 0,9 straty do miejsca drugiego, czwarte miejsce Grabowski Grzegorz. Seniorzy, piąte miejsce w finale zajmuje Sal Damian 164,7. Prowadzi Grzegorz Długosz z przewagą 2,4 punkta nad Wojtyną Szymonem. Trzecie miejsce Roman Kendra. Czwarte Mąkowski Robert 4,9 punkta do miejsca trzeciego. Do kolejnego strzału ocenianego ładuj. Start. Stop. Seniorzy. Stanowisko A 8-2. Stanowisko B 10-2. Stanowisko D 10-1. Stanowisko F 10-0. Juniorzy. Stanowisko A 10-4. Do kolejnego strzału ocenianego ładuj. Start.
Stop, seniorzy. Stanowisko A, 10-3. Stanowisko B, 10-7. Stanowisko D, 9-3. Stanowisko F, 7-6. Juniorzy. Stanowisko A, 10-2. Czwarte miejsce w finale juniorów zajmuje Ilukowicz Borys, Gwardia 1924. Wynik 193,2. W walce o medale. Na prowadzeniu Sakowski Patryk 196,1, 1 punkt za nim Korcz Maciej i 0,6 do miejsca drugiego Grabowski Grzegorz. Seniorzy. Czwarte miejsce zajmuje Robert Mąkowski, Gwardia Zielona Góra 184,2. Na prowadzeniu Grzesiu Długosz przewagą 0,9 nad Wojtyną Szymonem. Trzecie miejsce Roman Kendra 9,3 do miejsca drugiego. Do kolejnego strzału ocenianego ładu. Start. Stop, seniorzy. Stanowisko B, 10-3. Stanowisko D, 10-1. Stanowisko F, 9-8. Juniorzy. Stanowisko A, 9-3. Stanowisko B, 10-1. Do kolejnego strzału ocenianego ładu. Start. Stop. Stanowisko B, seniorzy, 10-3. Stanowisko D, 10-0. Stanowisko F, 9-4. Juniorzy. Stanowisko A, 9-3. Stanowisko B, 10-5. Stanowisko D, 8-7. Trzecie miejsce w kategorii juniorów zajmuje Korcz Maciej, Gwardia Zielona Góra, 212. Prowadzi Patryk Sakowski z przewagą 3,6 punkta nad Grabowskim Grzegorzem. Seniorzy, trzecie miejsce zajmuje Roman Kendra, 207,4. O złoty medal walczą Długosz Grzegorz, który ma 0,4 punkty przewagi nad Wojtyną Szymonem. Do kolejnego strzału ocenianego ładu. Start.
10-1. Stanowisko D 10-4. Juniorzy. Stanowisko A 10-4. Do ostatniego strzału ocenianego ładuj. Ja mi tego wyboru nie życzę. Start. Dziękuję.